Oto kryształ siarczanu miedzi, który wzrastał przez ponad pół roku w roztworze swojej soli. Podobnie jak w przypadku siarczanu potasu, zaczynałem od małego kryształka, który wzrastał z upływem czasu. A zatem, jak wyhodować własne kryształy? Do hodowli kryształów możemy wykorzystać przeróżne substancje. Piękne kryształy wyhodujemy m.in. z siarczanów, np. z siarczanu potasu, siarczanu miedzi, siarczanu magnezu czy siarczanu amonu. Te substancje są powszechnie używane jako nawozy sztuczne, z kolei siarczan miedzi jako środek grzybobójczy. W pierwszej kolejności sporządzamy roztwór nasycony, czyli taki, w którym nie rozpuści się już więcej substancji. Naszą substancję możemy wsypać do butelki, zalać wodą i intensywnie wstrząsać. Jeżeli używamy nawozu sztucznego, roztwór może wymagać przefiltrowania od zanieczyszczeń. Aby upewnić się, że roztwór, który sporządziliśmy, jest nasycony, przelewamy go do pojemnika i pozostawiamy na kilka dni w temperaturze pokojowej, pod przykryciem, na przykład kartką papieru. W ten sam sposób sporządzamy taki roztwór do dalszej hodowli kryształów. Po pewnym czasie z roztworu zaczną wytrącać się kryształy. Świadczy to o tym, że roztwór jest nasycony. Wśród wytrąconych kryształków wybieramy od kilkunastu do kilkudziesięciu takich, które nam się najbardziej podobają i które przeznaczymy do dalszego wzrostu. Kryształki rozmieszczamy w miarę równomiernie w pojemniku zawierającym roztwór nasycony. Pojemnik ze wzrastającymi kryształami umieszczamy w spokojnym miejscu, na przykład na szafie, i przykrywamy kartką papieru. Kryształy wzrastają cały czas, dlatego od czasu do czasu musimy je przekładać do nowego roztworu. Ostatecznie, gdy kryształ osiągnie już wymaganą wielkość, możemy go wyłożyć z roztworu i oczyścić. A oto kilka wskazówek przydatnych przy hodowli kryształów. Niektóre sole, a zwłaszcza bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, jak na przykład siarczan amonu, mają tendencję do uciekania na zewnątrz po ściankach naczynia. Jeżeli pozostawimy taki pojemnik na segmencie i o nim zapomnimy, możemy być później niemile zaskoczeni. Rozwiązaniem tego problemu może być hodowla kryształów w wysokim pojemniku, na przykład w wiaderku. Nie z każdej substancji uda nam się wyhodować kryształ. Przykładowo, chlorek wapnia jest używany w pochłaniaczach wilgoci. Nawet gdyby udało nam się wyhodować z niego kryształ, szybko by się rozpłynął. Większe kryształy możemy już hodować pojedynczo. Będą wtedy wzrastały szybciej. Niektóre substancje w kontakcie ze suchym powietrzem tracą wodę, stają się wtedy matowe
bądź zamieniają w biały proszek. Z tego powodu nasze kryształy najlepiej pokryć lakierem. Szybkość wzrostu kryształów zależy m.in. od rozpuszczalności substancji w wodzie. Kryształy substancji o mniejszej rozpuszczalności w wodzie będą rosły wolniej. Czas wzrostu takich kryształów wynosi kilka miesięcy lub więcej, w zależności od tego, jak duże kryształy chcemy otrzymać. Naszym zadaniem jest jedynie pilnować, aby kryształy były cały czas zanurzone i miały miejsce do wzrostu. A jakie kryształy udało mi się wyhodować? Zobaczcie sami. Such a beautiful sight.